Nazywam się Arkadiusz Sieńko, jestem członkiem zarządu spółki Fuel Cell Poland. Spółka istnieje od 2017 roku i podstawowym celem działalności naszej spółki jest komercjalizacja technologii węglanowych ogniw paliwowych. Nazywam się Jarek Milewski, jestem profesorem zwyczajnym, pracownikiem Politechniki Warszawskiej, liderem tego projektu. Osobiście zajmuję się technologiami ogniw paliwowych od prawie 20 lat. Zaczynałem od turbiny parowej zasilanej wodorem, to był mój dyplom magisterski. Od tamtej pory badałem inne technologie wodorowe, jakimi są ogniwa paliwowe. I tego też dotyczy projekt. Przede wszystkim należy podkreślić, że projekt tworzą wspólnie trzy podmioty. Wszystkie budują zupełnie inne kompetencje, które są niezbędne do realizacji naszych założeń. To bardzo istotne, bowiem mówimy o innowacyjnym podejściu do produkcji energii elektrycznej i jednocześnie ciepła. I to wszystko w warunkach normalnego domu jednorodzinnego. Unikalność naszej technologii w skali globalnej jest efektem połączenia najbardziej kompetentnych zespołów. Z jednej strony Fuel Cell Poland, które pracuje nad rozwojem technologii ogniw paliwowych, ale w związku z tym, że w naszym urządzeniu mówimy też o spalaniu gazu, a w przyszłości również paliw wodorowych, ważne jest, aby projekt wspierał kompetentny zespół inżynierów, taki, który na co dzień projektuje urządzenia gazowe. Wybór firmy Termet był tutaj naturalny. Prawie 80 lat kompetencji w tworzeniu i produkcji urządzeń gazowych jest certyfikatem jakości w tym obszarze. I wreszcie należy wskazać lidera projektu, którym jest Politechnika Warszawska i profesor Jarosław Milewski. Wiedza i doświadczenie profesora Milewskiego jest motorem napędowym naszej współpracy.